Z moich bardzo skomplikowanych obliczeń wynika, że na moment nagrywania tego filmu mam przeczytane 4 książki w tym roku, z czego 2 z nich były 5-gwiazdkowe, ale w sumie było to do przewidzenia, bo była to Aurora Pożoga i Aurora Koniec. Więc dzisiaj postaram się znaleźć kolejną 5-gwiazdkową książkę. Więc albo to będzie vlog z czytania jednej książki, bo okaże się tak dobra, albo będziemy się z tym męczyć nie wiadomo ile. Wy oczywiście już widzicie, ile ten film będzie trwał, więc możecie się tego domyślać. A w dzisiejszym filmie będziemy szukać 5-gwiazdkowej książki na zasadzie czytam, dopóki nie znajdę 5-gwiazdkowej książki. I z jednej strony wydaje się to ultra proste, ale z perspektywy czasu miałam w planie w tym roku być dużo bardziej restrykcyjna, jeśli chodzi o książki. A po drugie, mało książek dostało ode mnie takie 5/5 gwiazdek. Więc dzisiaj podejmujemy to wyzwanie i zaczniemy sobie od Żmii i Skrzydeł Nocy, pierwszego tomu, z tego co wiem, dylogii Królestwa Niaxi. Mamy tutaj Turniej na Śmierć i Życie, mamy tutaj Enemies to Lovers, mamy tutaj Wampiry, które mam wrażenie wracają. I jest to romantazy 18+, z wydawnictwa Hype i od tej książki będziemy sobie zaczynać. Dajcie mi żyć, bo nie da się. Wczoraj w nocy udało mi się skończyć Żmije i Skrzydła Nocy. I żeby zobrazować wam mniej więcej, jak ja widzę tę książkę, to pierwszą połowę czytałam jakieś 6-7 dni, drugą połowę przeczytałam w ciągu około 6 godzin. Głosy, które mówią, że pierwsza połowa tej książki jest dość nawet, mogłabym powiedzieć, nudna, a druga połowa jest 10/10, absolutnie się zgadzam z tymi głosami. Główną bohaterką jest Oraya, która w wieku około 3 lat została znaleziona w ludzkiej dzielnicy w czasie buntów wampirów i tam znalazł ją Vincent, czyli władca wampirów, który przygarnął ją do siebie, zaczął ją traktować jak córkę i ona była tak naprawdę człowiekiem, który jako jedyny był wychowywany cały czas w otoczeniu wampirów, więc w pewien sposób ona była wciąż człowiekiem, ale bardziej chciała już przejść na tą taką wampirzą stronę, ona poniekąd zatracała swoje człowieczeństwo, ale z drugiej strony polowała na wampiry i chroniła te ludzkie dzielnice, ponieważ ludzie nie mogli chronić się sami. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z bohaterką, która miałaby być taka baras, taka kopiąca wszystkim tyłki, taka niezwyciężona, taka nieustraszona. I dzięki tej drugiej połowie książki ja zrozumiałam, jaki zarzut miałam wobec tej pierwszej połowy i co mi w niej nie pasowało. I była to właśnie główna bohaterka, ale nie chodzi mi ogólnie o główną bohaterkę, tylko o to, że ja nie mogłam uwierzyć w jej motywację, ale w momencie, w którym ona zaczęła dostawać więcej interakcji z innymi bohaterami, które pojawiają się właśnie w tej drugiej połowie książki, dużo lepiej ona wypada i ona w końcu nabiera charakteru. Pierwsza połowa może być troszeczkę nużąca dla niektórych z tego względu, że głównie skupiamy się właśnie na Orai. Ona też nie ma za bardzo dużo do pogrania, jeśli chodzi o interakcje z innymi bohaterami, ale druga połowa była dla mnie absolutnie 5-gwiazdkowa i wczoraj, kiedy to kończyłam pod wpływem emocji, byłabym w stanie dać tej książce 5 gwiazdek. Ale tego nie zrobiłam. Podtrzymuję jednak moje zdanie, że jest to książka lepsza niż Czwarte Skrzydło, lepsza niż Fourthwing. Tutaj na pewno powiedziałabym, że oprócz tego wątku romantycznego, który pojawia się w drugiej połowie książki, ta fantastyka, bo jest to fantastyczna dylogia, stoi naprawdę na dość porządnym fundamencie, jeśli chodzi o kreację świata, dlatego że oprócz tych wszystkich różnych domów, różnych rodów wampirów, mamy tutaj motyw tego turnieju na śmierć i życie, tego Kerai, w którym bierze udział nasza główna bohaterka, no i poza tym Kerai dzieją się tam różne rzeczy polityczne i mówi się nam o jakichś tam waśniach między tymi domami nocy, domami krwi i tak dalej. Jeśli chodzi o sam zamysł tego Kerai, tego turnieju, bardzo mi się on podobał, dlatego że może wziąć w nim udział każdy wampir, który się tylko do tego Kerai zgłosi. Jest to turniej, w którym wygrywa tylko jedna osoba i każda konkurencja jest inspirowana historią Niaxi, czyli właśnie królowej wampirów, która ich stworzyła, a konkretnie jej ucieczki z Białego Panteonu, czyli z siedziby bogów. Bardzo fajnie to wszystko wyglądało. Było naprawdę bardzo fajnie i właśnie te sceny akcyjne bardzo mi się podobały. No i oczywiście nie mogłabym tutaj wspomnieć o Rainie, czyli naszym głównym love interest. Jest tutaj picie krwi. Scena z piciem krwi uwielbiam. Jeśli chodzi o samą specyfikę tego głównego bohatera męskiego, to miałam bardzo dobre skojarzenia w niektórych scenach, dlatego że, jeżeli wiecie, ja jestem ogromną fanką Pamiętników Wampirów i dzięki temu, że on osobowościowo przypomina
połączenie obydwu braci z Pamiętników Wampirów. Ja się czułam świetnie czytając sceny właśnie z jego udziałem i uważam, że nawet jest on ciekawszym bohaterem niż Oraya, przynajmniej przez większość książki, no bo oczywiście zakończenie robi robotę. Jeśli chodzi o zakończenie, pierwszą jego część przewidziałam na bardzo wczesnym etapie książki, a to, co działo się później... Ja nie mam słów. Jest tutaj też jeden ciekawy zabieg, którego użyła nasza autorka i który na pewno zapamiętam na bardzo, bardzo długo, czyli sentencje między Orają i Rainem, które są wypowiadane w bardzo skrajnie pozytywnych albo bardzo skrajnie negatywnych sytuacjach. Dzięki temu one nabierają nowego wydźwięku, nabierają nowego znaczenia i stają się dla nas takim swego rodzaju czymś dla nich, czymś takim intymnym i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Ja dałam tej książce, tak jak już mówiłam, 4,75 na Goodreadsie z zaznaczeniem, że mogę zmienić to na 5, jednakże mam wrażenie, że mimo tego, że ta druga połowa rzeczywiście była pięciogwiazdkowa, to nie przysłoni mi ona tej pierwszej połowy, która, no, idealna nie była. A z racji tego, że obiecałam Wam, że w tym filmie znajdą się nie tylko książki fantastyczne, nad czym troszeczkę ubolewam, bo ostatnio jestem w bardzo dobrej, fantastycznej fazie, no to chwycimy sobie inną książkę. Jest to najnowszy Tajfun, czyli Oczy, Nosy, Usta, Brwi. To jest zawsze tytuł, który mi się myli ze względu na jakąś rymowankę, którą pamiętam z dzieciństwa. Na razie jedyne, co bym zmieniła, bo jestem na 15 stronie, to opis tej książki, dlatego że opis opowiada o dorosłym życiu głównej bohaterki, a sam początek jest o jej dzieciństwie i moim zdaniem to dla niektórych może być spoiler, jeśli chodzi o fabułę, więc tym razem sięgamy sobie po literaturę japońską. Do Was po dwóch dniach, bo wczoraj miałam dzień, w którym nie robiłam absolutnie nic. Robiłam tylko jedną rzecz, którą się niesamowicie stresuje i która będzie dla mnie ogromnym wyzwaniem, więc jak już będę z nią oswojona, to będę mogła Wam o niej opowiedzieć. Na pewno też będę Wam zdawała z tego relację, bo to jest naprawdę bardzo duża rzecz i jednocześnie spełnienie jednego z moich największych marzeń, więc też chcąc nie chcąc wczoraj nie za bardzo czytałam. Jestem w tym momencie na stronie 136 Oczy, Nosy, Usta, Brwi. Jak pokazałam Nicoli tą książkę, jak się ostatnio spotkałyśmy i powiedziałam, że nagrywam film, w którym szukam pięciogwiazdkowej książki, to powiedziała, że zwariowałam, bo przecież to nie jest fantastyka i nie ma opcji, że mi się to spodoba. I nawet jeżeli moi znajomi, których gust bardzo szanuję, mi to polecają, no to mamy inny gust, więc prawdopodobnie to mi nie przypadnie. I słuchajcie, jest przełom. Ta książka jest dziwna, ale nie taka dziwna jak Grobowa cisza i Żałobny zgiełk. Ona ma elementy, które wiele osób mogą obrzydzić, więc jeżeli jesteście na przykład wyczuleni na jakieś kwestie związane z jedzeniem na przykład, bo mamy tutaj motyw jedzenia mięsa ludzkiego, mamy tutaj motyw jedzenia części ciała na przykład zwierząt, które no nie są do jedzenia i ogólnie no jest to przynajmniej obrzydliwe. I wszystko tutaj jest takie bardzo wprost powiedziane, ponieważ nasza główna bohaterka jest taką kobiecą wersją, mam wrażenie, Charlie'ego z Kwiatów dla Algernona, ale ona nie widzi społeczeństwa w taki sposób jak Charlie, dlatego że ma niższy iloraz inteligencji, tylko dlatego, że ma takie usposobienie, została trochę wychowana w ten sposób, więc ona jest z jednej strony dość skryta, dość spokojna, z drugiej strony ona nie za bardzo rozumie sarkazm, ona wszystko bierze właśnie bardzo wprost i dzięki temu, jak ona widzi świat, to nabiera w ogóle jakichś takich innych barw dla mnie i to jest niesamowite. Bardzo podoba mi się nawiązanie do okładki, dlatego że te wszystkie rysunki mają tutaj znaczenie i to jest część historii. Ma to potencjał na 5 gwiazdek, naprawdę. Od czasów Grobowej ciszy, Żałobnego zgiełku nie miałam czegoś takiego, że Tajfun naprawdę aż tak bardzo mnie zaangażował. Ja się kompletnie nie nudzę na tej książce, jest troszeczkę odklejona, ale ma w sobie coś takiego uduchowionego, co mi się bardzo podoba. Więc czytam dalej, idę teraz się spotkać z Karoliną. Mam wrażenie, że ten film to będzie ciągłe siedzenie w kawiarni i czytanie książek, ale na razie, gdybym jednak nie dała tej książce pięciu gwiazdek, to wezmę sobie też inną książkę, którą zobaczycie później.
Po moim powrocie z dwudniowego wypadu razem z dziewczynami do Wilna wracam do Was, żeby poopowiadać o książkach oczywiście. Tak jak w poprzednim update'cie mówiłam o Oczy, Uszy, Usta, Brwi, którego tytuł zawsze myli mi się z tą rymowanką z czasów przedszkolnych. Tak teraz mogę powiedzieć, że tą książkę skończyłam. Tak jak w przypadku pierwszej, którą czytałam w tym filmie, miałam takie dziwne przeczucie, że ona też mogłaby być pięciogwiazdkowa. Może tak trochę zacznę od końca, a nie typowo jeśli chodzi o tę książkę, dlatego że w posłowiu jest porównanie tej książki do Komety, z czym bardzo się zgadzam. Dodatkowo mamy informację o tym, że została ona nagrodzona, nie pamiętam teraz nazwy tej nagrody, ale na pewno w komisji zasiada Yoko Ogawa, czyli autorka właśnie Grobowej Ciszy Żałobnego Zgiełku, o którym też mówiłam. Na pewno ta książka jest wielowarstwowa i to myślę, że widziałam w niej od początku, ale zakończenie mnie w tym jeszcze bardziej utwierdziło. Tak jak mówiłam, ona posiada takie dość obrzydliwe fragmenty, które mają wyprowadzić nas z naszej strefy komfortu, sprawić, że poczujemy się troszeczkę dziwnie, ale dzięki temu też bardzo dobrze wybrzmiewają fragmenty opisujące ludzkie ciało, bo tutaj ludzkie ciało też gra naprawdę bardzo dużą rolę i jest tak bardzo naturalnie to wszystko pokazane, naturalnie to wszystko powiedziane. Dodatkowo bardzo podobał mi się fakt tego, jaką przemianę przeszła nasza główna bohaterka, bo tak jak Wam mówiłam, ona jest raczej takim posągowym przykładem człowieka. Ona nie rozumie sarkazmu, wszystko bierze bardzo wprost, ona też nie za bardzo bierze do siebie rzeczy, kiedy ludzie do niej mówią, więc to, jaką ona drogę przechodzi dzięki osobom, które na przestrzeni tej książki poznaje i na które natrafia i które uczą jej nowych rzeczy, naprawdę bardzo ciekawie to wypadło i na ten moment dla mnie to jest takie cztery, myślę, że to jest mój drugi ulubiony Tajfun zaraz obok Grobowej Ciszy Żałobnego Zgiełku, ale na pewno dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z literaturą wschodnioazjatycką, będzie ona bardziej przystępna niż Grobowa Cisza. No i teraz przechodzimy do punktu programu, ponieważ zarówno pierwsza, jak i druga książka czytana przeze mnie w tym filmie sprawiła, że miałam wątpliwości, czy powinnam im dawać te 5 gwiazdek, bo w sumie to miały potencjał, w sumie to naprawdę bardzo mi się podobały. No i wtedy nadeszły, dopóki rosną cytrynowe drzewa. Ja bardzo mylnie w ogóle odebrałam tą książkę, patrząc na to, że jest to wydawane przez Winidia i z tyłu ma oznaczenie 14+. Ja myślałam, że to będzie taka młodzieżówka, która rzeczywiście poruszy ciężki temat, no bo mamy tutaj otoczkę wojny w Syrii, ale że będzie to takie bardzo pouczające, takie dość ugrzecznione, żeby też nie wiadomo jak tych młodych czytelników nie wystraszyć. Zmieniam zdanie. Wszystko, co mówiłam, cofam. Wszystko, co myślałam, cofam. Tak jak wiecie, mi zdarza się płakać na książkach dość często. Nie. W porównaniu do tej książki, moje łzy, wszystkie poprzednie, nie mają absolutnie żadnego przełożenia. Jeśli chodzi o fabułę tej książki, to nie będę się na niej za bardzo skupiała, ale naszą główną bohaterką jest 18-letnia Salama, która musiała po roku zrezygnować ze studiów farmaceutycznych na rzecz pomocy ludziom w szpitalu, na rzecz zostania takim nieoficjalnym lekarzem z racji tego, że zabrakło ludzi, którzy mogliby tych rannych ratować. I tak naprawdę prawie cała rodzina naszej głównej bohaterki albo została pojmana do niewoli, albo nie żyje i ona tak naprawdę została dosłownie z takim ostatnim bastionem swojej rodziny, czyli ze swoją bratową, która jednocześnie jest jej przyjaciółką i która jednocześnie jest w ciąży. Ja na żadnej książce nie wylałam tylu łez, co tutaj. Ja nawet nie chodzi o to, że jak działo się coś złego, smutnego, że ja się po prostu popłakałam. Nie. Ja rzewnie wyłam i łkałam, nieważne co się w tej książce działo. I dlatego mi jest trudno mówić o niej w taki stricte sposób, jako o książce, dlatego że ona wychodzi w mojej opinii poza wszelkie ramy literackie i dla mnie ona jest w ogóle oddzielnym tworem. Ciężko mi jest ją określić i ocenić jako książkę, czyli na przykład na podstawie jej formy. Ta książka otworzyła we mnie nowe drzwi emocjonalne, których nigdy wcześniej w sobie nie odkryłam i które sprawiły, że ja się zorientowałam, że to nie jest tak, że ja jestem uniewrażliwiona na temat między innymi wojny, tylko po prostu nigdy nie zostało mi to przedstawione w taki sposób, żebym ja rzeczywiście poczuła. A ja poczułam każdą komórką
swojego serca, kiedy ją kończyłam. Myślę, że tą książkę tak naprawdę powinien przeczytać każdy. Gdybym miała kierować do was taki jeden apel, to powiedziałabym, że bez względu na wiek, bez względu na to, jakie książki lubicie, jakie gatunki czytacie, czy ten temat was w ogóle interesuje, czy nie, każdy powinien przeczytać tę książkę z samego tego względu empatii, która jest tutaj niesamowita. To, jak ta książka opowiada o tym, czy w czasie wojny w ogóle jest czas na szukanie miłości, czy jest czas na szukanie miłości wobec tego, ilu ludzi codziennie traci życie. I też poruszanie tego wątku, dlaczego niektórzy postanawiają uciekać z kraju, a niektórzy za wszelką cenę chcą za niego walczyć. Ja realnie czułam ten ból i wiem już teraz, z czym je się właśnie pozostawianie kraju, w którym się urodziło, pozostawianie grobów swoich najbliższych za sobą i chęć rozpoczęcia nowego życia, co oczywiście nie każdemu się uda. I też przedstawienie tutaj obrazu PTSD oraz strachu, który towarzyszy tak naprawdę każdemu z nas i tego, jak on na nas oddziałuje i w jaki sposób nas on motywuje, to nawet nie jest już książka. I to jest książka, która moim zdaniem powinna być dawana dzieciom w szkołach po to, żeby najzwyczajniej w świecie wzbudzić w nich empatię, wzbudzić w nich emocje, zwłaszcza w tej erze, kiedy wszystko jest sprowadzane do jakichś takich skrótowych informacji, kiedy wszyscy tak naprawdę przez chwilę się tym przejmujemy, a później nagle o tym zapominamy. Tutaj zresztą jest taki fragment w notce od autorki. Syryjczycy nieczęsto mogą dojść do głosu, żeby opowiedzieć swoje historie. To, co zna świat, to zimne, twarde fakty podawane przez media i przekazywane w książkach. Skupiają się na kłócących się o stołki partiach politycznych, sprowadzających Syryjczyków, ofiary, sieroty i przesiedleńców do liczb. I to jest tak bardzo smutne, to jest tak bardzo prawdziwe i to jest straszne. I to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która przez ten cały czas, kiedy ma miejsce ten konflikt, sprawiła, że ja naprawdę poczułam. I rzeczywiście to wszystko to jest prawda. Pewnie się nie zdziwicie, że dałam tej książce 5 gwiazdek. Gdybym mogła, dałabym jej nawet 6 gwiazdek. Mam w niej całą masę fragmentów. Na pewno będę czytać ją jeszcze niejednokrotnie. Ja oczywiście bardzo wam ją polecam. Już nawet nie jako samą książkę, która mi się podobała, ale po prostu jako niesamowite doświadczenie, które mam wrażenie, że otworzy w was troszeczkę nowe drzwi do waszej empatii, do waszego serca. Więc tak, dajcie znać, czy takich filmów chcielibyście zobaczyć więcej w przyszłości. I do zobaczenia. Cześć!